Gośka, zobacz. Co? Co widzisz? Kamerę. A mieliśmy komuś pomachać. Machaj tam. Żyj, by każdy twój dzień nowym był wyzwaniem, wyznaczą ci cel. Żyj i odwagę miej, w końcu to dostaniesz. Dobry wieczór, Grzegorz Biesługo, witam Państwa serdecznie z Sękocina pod Warszawą. Zapraszam Państwa do programu Big Brother i do zabawy Wielkiego Brata, bo to jednak jest zabawa, chociaż to wszystko, co Państwo widzą za moimi plecami, dzieje się naprawdę, ale to jest zabawa. W tej chwili zmierzają do Sękocina samochody z kolejnymi uczestnikami programu Big Brother, programu, który pobił wszelkie rekordy popularności na całym świecie i po długim oczekiwaniu trafił wreszcie tu, do Polski, do nas, a to wszystko dzięki telewizji TVN, na antenie której to telewizji mogą Państwo śledzić przygody uczestników zabawy Big Brother. Razem z Martyną Wojciechowską przez długich 14 tygodni będziemy śledzili przygody uczestników tego programu. Będziemy Państwu towarzyszyć. Martyna, czy jesteś zmarznięta, zmoknięta? Ale atmosfera jest tak niesamowicie gorąca, że w ogóle nie ma mowy o tym, żeby komukolwiek było zimno. Proszę Państwa, wczoraj tą drogą poprowadziłam dwie osoby, które Państwo wybrali do domu Wielkiego Brata. Dzisiaj zrobię to jeszcze kilkakrotnie. Jeszcze 10 osób zamieszka tutaj i tą drogą będzie szło, ale to już za chwilę. Tymczasem, Grzegorz, myślę, że pokażemy widzom fragment wczorajszego programu. No właśnie, ta dziesiątka, która dzisiaj dołączy do mieszkańców domu Wielkiego Brata, to dziesiątka wybrana przez samego tajemniczego Wielkiego Brata, który gdzieś tutaj dookoła nas się cały czas czai. A przypomnę, że wczoraj to Państwo wybrali dwie osoby, które już spędziły prawie 24 godziny w domu Wielkiego Brata. Przypomnijmy sobie ten moment, gdy o tym się dowiedzieli. Tak właśnie było wczoraj wieczorem. To Małgosia Majer. Jeszcze nie wiedziała, że wygra. To Sebastian Florek. Też dopiero przedstawiany. To pozostali uczestnicy. A to Małgosia, która się dowiedziała właśnie, że wygrała. Gratulacje od najbliższych. I Sebastian przyjechał sam, ale bardzo się cieszy. Nie za wesołe twarze pokonanych. Walizki w rękę i w niezbyt długą podróż, bo studio Wielkiego Brata jest tuż koło domu Wielkiego Brata. Ostatnie pożegnanie z widzami TVN-u. To pożegnanie dla uczestników, bo widzowie TVN-u mogą śledzić przygody i to, co dzieje się w domu Wielkiego Brata przez cały czas. Co działo się tej historycznej pierwszej nocy? Nic takiego, co Państwo myślą. Ale byli uczestnicy, czyli Małgosia i Sebastian, zaskakiwani pewnymi zadaniami. Jakimi? No, o tym może za chwilę. Teraz dowiedzmy się, co dzieje się z tą dziesiątką, która dołączy do Małgosi i Sebastiana. Halo, Martyna. Cześć, Grzegorz, witam Cię serdecznie. A o czym Ty myślisz, że co robili w domu? No, gotowali. Oj, chyba miałeś inne myśli. Ja o tym nie pomyślałam w każdym razie. Słuchaj, dziesiątka osób, które zamieszkają w domu Wielkiego Brata, powoli, powoli do nas jedzie. Już niedługo ich będziemy tutaj widać. Ja, proszę Państwa, powiem tyle. Ci ludzie przyjeżdżają tutaj z całej Polski. Z gór, z Mazur, z nadmorza. Jedna osoba przyjeżdża nawet z Monachium. 10 lat temu Klaudiusz wyemigrował do Monachium, a teraz postanowił specjalnie dla Wielkiego Brata wrócić do kraju. Oczywiście o tych osobach jeszcze będziemy wiele słyszeć, ale czas na prezentację pierwszej z tych osób. Anna Baranowska, niezwykle ciekawa postać dla przyjaciół babcia. Kocha rajdy samochodowe. Bardzo mi się podoba to hobby, a zobaczcie bliżej kilka słów o Annie Baranowskiej. Anna Baranowska dla przyjaciół babcia. Ma 37 lat, mieszka wraz z córką w Lublinie. Jesteśmy teraz u mnie w domu, mieszkam z córką Olą i to są mężczyźni naszego domu i życia, czyli czart, pies i szczurek.
Ale w jej życiu są jeszcze inni mężczyźni, kierowcy rajdowi. Jej najlepsi przyjaciele, z którymi pokonuje najbardziej ostre zakręty. Razem biorą udział w rajdach samochodowych, zdobywają pierwsze nagrody i spędzają wolny czas. Przyjaciele są z nią całym sercem i życzą dużo wytrwałości. Wiedzą, że Anna to kobieta, która nie boi się ryzyka. Na 35. urodziny postanowiła zrobić sobie tatuaż i skoczyć na bungee. W momencie, kiedy w domu wielkiego brata znajdzie się jakiś naprawdę wyjątkowy mężczyzna, to najprawdopodobniej umówię się z nim, ale za 3 miesiące. Babcia nie cofnie się nawet przed autem z napędem na 4 koła. Drzemie w niej duch nastolatki i lubi podejmować nowe wyzwania. No to teraz uważajcie. Kiedy zamkną się za nią drzwi domu wielkiego brata, Annie brakować będzie ryzyka, jakie niesie ze sobą szybka jazda samochodem. Ale czy decyzja o udziale w Big Brother to niewystarczająco ryzykowny pomysł? Właśnie to jest moja pasja, bardzo niebezpieczna, ale zapewniam was, nieuleczalna choroba. Spędzam tu każdą wolną chwilę i cały czas się uczę. Wiecie co, jak ja to lubię. Znamy już dwoje kandydatów, którzy mieszkają w domu wielkiego brata od wczoraj. Sebastiana i Małgosię są w całkiem niezłej komitywie, muszę państwu powiedzieć. Znamy też troszeczkę chociaż Annę, to trzecia uczestniczka tego programu. Resztę uczestników poznamy po przerwie. A tę przerwę możemy... W Polsce takie się zdarzają, nie? Dziewczyny. Bo to będzie taki przekrój, wiesz, urody polskiej, to nie? To właśnie Sebastian. Zdarzają takie dziewczyny. Ciemne. No i nie jest ich dużo, ale zdarzają się. Przed chwilą no rzucali i ten, się śnieżkami. No i miała jeszcze. Nie, no bo sensu mówić, jak będzie ubrana, bo to jest wesoła. Nie, no to nie, ale wiesz, ale będzie taka dosyć wesoła. Jeszcze nie wiedzą, że już za chodzi kilka na to, minut... Chodzi za przepraszona. Każdy będzie wesoły. Jeszcze nie wiedzą, że już za kilka minut dołączy do nich dwójka kolejnych kandydatów. Sebastian i Małgosia są w domu wielkiego brata. Pozostałych 9 kandydatów poznają państwo po przerwie. Proszę pamiętać, to mówię do internautów, że to, co dzieje się w domu wielkiego brata, można... Pamiętaj, Staruszku, żebyś mi się tam dobrze sprawował, bo jak nie, to będzie... Policzymy się. Jeżeli wygra pieniądze, zostaną przy nim ci prawdziwi przyjaciele. A ci, którzy odejdą, no to myślę, że nie ma czego żałować. No jego pasją jest karate. Szanuje to już, nie wiem, kilka lat. Jest bardzo zdyscyplinowany. Jest niedziela, dziewczyny się nudzą. Zabieram je do czarnego młyna na piwo. Popiły piwa i chcą potańczyć, więc zostajemy dłużej. Grzegorz! This morning was an unusual feeling. Big Brother! Twardziel z tego Janusza. Czekamy na niego i na Annę. Za chwileczkę powinni dojechać do domu wielkiego brata. Ten czas oczekiwania niech nam skróci spojrzenie w przeszłość, czyli w to, co zdarzyło się dzisiejszej nocy. Pamiętają państwo, że Sebastian i Małgosia trafili do domu około 9:30. Zatrzasnęły się za nimi drzwi i... Cześć. Czyli co, zaczęło się? Co z tymi walizkami? Myszka, gratuluję. No ja sobie też ekspira. Ale... I co? Moment, zaraz, teraz tego. Uczestnicy naszego programu muszą przy sobie nosić mikrofony. Właśnie zapinają. Ale to nie był koniec tego emocjonującego dnia. Na razie zwiedzają pomieszczenia. Wszystko jest nowe. Starano się. I Małgosia i Sebastian spodziewali się prawdopodobnie spokojnej nocy, co najmniej przyzwoitych... Zapraszam do pokoju zwierząt. Przyzwoitych warunków odpoczynku, ale nie to ich spotkało.
pierwszymi mieszkańcami domu Big Brother. Dlatego musicie mieć duży wpływ na jego wygląd. Przygotowałem dla was specjalne zadanie polegające na pomalowaniu sypialni. Zadanie uznam za wykonane, teraz? Jeżeli w ciągu półtorej godziny sypialnia będzie pomalowana. Ty wiesz to, a ja będę nosił farby, dobra? To później. Zobacz tam, a co to jest? To nie, to nie. Serwetki. No tamtej mniejszej, co? Sypialni. Mniejsza, to szybciej zrobimy. Tak, a która jest mniejsza? No tamta chyba. Tak myślisz? Tamta przy tym, przy wejściu. Zaraz zobacz. Może jest jakaś ukryta, nawet nie wiesz. W tych oknach przecież można się. No widzisz. Ty, ale słuchaj, oprócz kolacji ma być niespodzianka jeszcze. Tak. Mam nadzieję, że to będzie męska sypialnia. W takim kolorze usnąć. Kolorowe sny. Wiesz co, patrz. Panie Sebastianie. Tak? Zapraszam do pokoju zwierzeń. Już kara? Proszę podnieść ręce do kamery. Ja wiem, mam zegarek, tak? Tak. No właśnie, bo po prostu nie wiedziałem, kiedy go zostawić. Ale to w takim razie co? Co prawda jest to atrapa, ale mogę go wyrzucić. Nawet nie patrzyłem na zegarek, o który zaczynamy. Wywalam go, oczywiście. Nie no, zobacz, jaki mamy dobry czas, jak dużo już pomalowane. Ha, daj spokój. Myślisz, że ile minęło? Nie wierzę, żeby minęła godzina. Pół godziny, 35 minut. Ty nie zła jesteś. Z czym? Spoko. Zostało 10 minut. Próbowali państwo czasami bez zegarka się zorientować, ile czasu minęło? Nie jest łatwo, zaręczam. Zobaczmy, co teraz dzieje się w domu Wielkiego Brata. Grzegorz, witam serdecznie. Czy już podjeżdżają samochody? Ja już słyszę samochody. Samochody są już na podjeździe. Do nas zmierza Anna Baranowska, o której wam mówiłam. Kocha rajdy samochodowe, zupełnie tak jak ja. I Janusz Dzięcioł. Niesamowity facet, komendant Straży Miejskiej. Twardy gość, jak widzieliście, ten pateczek, który tam mu rozbili. To był kij prawdziwy na jego brzuchu. Ale oto są! Może być. Słuchaj, tu jest już Janusz, który z tobą wjeżdża. Cześć. Witam serdecznie. Cześć. Ciężki dzień, powiedzcie. O, męczący, to prawda. Słuchajcie, gdzie wasze rodziny? Powiedz, jesteś dumna pewnie ze swojej mamy, że mama wystąpi w programie Big Brother. No tak, bardzo jestem dumna i no będę trzymała za nią kciuki. Ale pod czyją opieką zostawiasz córkę? Babcia i przyjaciele. Słuchajcie, macie 20 sekund, żegnajcie się szybciutko. Ja już idę z Januszem. Gdzie jest twoja rodzina? Moja rodzina. Chodźcie. Ja znam już was doskonale z materiału. Powiedziała pani, żeby mąż się dobrze sprawował, tak? Pani mu zapowiadała. Jak nie, to co będzie? Będzie dobrze. Słuchajcie, godzina, sekunda zero już wybija. Niestety muszę zabierać naszych mieszkańców domu Wielkiego Brata. Koniec, ze mną idziecie. Janusz! Wyruszacie na przygodę swojego życia. Chodź. Proszę państwa, życzę im serdecznie, żeby zostali w domu Wielkiego Brata przez całe 3 miesiące, bo tylko to jest warunkiem, że wygrają główną nagrodę, czyli 500 tysięcy złotych. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Tutaj jest teraz wasz dom, tu zmierzamy, szybciutko. Machamy do publiczności i odliczamy, potrzebuję waszej pomocy. 5, 4, 3, 2.
Machamy całej Polsce tam. Do zobaczenia. Klamka zapadła za pierwszymi mieszkańcami dzisiejszego dnia, którzy weszli do domu Wielkiego Brata. Niesamowite emocje, proszę Państwa, oddaję Ci, Grzegorz, głos do studia, bo już niedługo podjeżdżają kolejne dwie osoby. Do zobaczenia.